Dobra, oglądamy to? No co nie? To może inaczej. Zobaczmy jej TikToka. Spartiatics! Yeah, boy! Smutne jest to, że ona jest mega ładna i gdyby nie jej bardzo dziwne podejście o woary, to by łatwo znalazła chłopa. Co to jest? Co to jest? O co chodzi? Ale mężczyzna z wartościami, z szacunkiem do kobiety. Co to są woary? I w ogóle wierzącego. A, do wiary! Ja wie. Myślałem, że woary to jest jakaś nowa rzecz na TikToku. Nie mogę, dobra, jeszcze raz. Chodzi o wiarę. Pragnę zauważyć, że faceta jest znaleźć łatwo, ale mężczyznę z wartościami, z szacunkiem do kobiety, do życia ludzkiego i w ogóle wierzącego jest znaleźć bardzo trudno. Ale to nie znaczy od razu, że mam się, kurczę, poddać i że mam w ogóle zmienić swoje podejście do życia, w ogóle zrezygnować z tego, jaka jest, zrezygnować ze swoich wartości tylko dlatego, że nie umiem znaleźć na razie odpowiedniego mężczyzny. W mediach często się mówi, bądź sobą, a teraz widać, że to wszystko po prostu jest zaprzeczenie. Gdy ma się prawdziwe wartości i się przy nich jest, to należy je zmienić, bo się uważa je za dziwne. Ludzie po prostu sobie przeczą, mówiąc, bądź sobą, nie zmieniaj się dla kogoś innego, a później mówiąc, ale zrezygnuj z takiej wartości Nike, jak ty masz, bo inaczej mężczyzny nie znajdziesz. Komentarze, ja po prostu jestem w szoku. Ja może pragnę zauważyć, że... Ktoś napisał, ale wiesz, że nie jeden chłopak, który jest ateistą, jest o niebo lepszy niż chłopak katolik. Wiem to po swoim doświadczeniu. Wiara mało ma znaczenie. Szukaj księdza. Widzowie, dobrze na tym kanale, trzeba go oglądać. Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na właściwym miejscu. A! TikTok na pierwszym ma być! Nie zapominaj! No to tyle. Mój związek powinien podobać się mi i mojemu partnerowi, a nie Panu Bogu. Change my mind. Zobaczymy, co powie na to. Jeśli nam się coś tutaj na ziemi podoba, to nie znaczy, że Panu Bogu tam u góry w niebie się to podoba. A jak Panu Bogu nie będzie się to podobać? To się to rozpadnie prędzej czy później. To, że nam się... Czemu? Przecież Bóg dał wolną wolę. Czemu ma się to rozpaść? To nie ma znaczenia, czy mu się to podoba, czy nie. Bo przecież mam wolną wolę od niego. To co on ma do powiedzenia? Se może tak pokazać mi i zamknąć mordę. Tyle. No tak ogólnie mówiąc. I feel... Sparta musi zatrzymywać wszystkie filmiki na początku, bo inaczej nie zdążyłby przeczytać. Co tam pisze? Ty! Po pierwsze, co tam jest napisane? Treść mnie nie interesuje! Co tam jest napisane? I tyle! A po drugie, zatrzymuję, żeby też widzom przeczytać, żeby nie męczyli oczu biednych, zmęczonych całym dniem, tylko mogli się odprężyć na streamie, pośmiać się z debili, a nie czytać i wysilać się na czytanie debilnych tekstów, rozumiesz? Dla widzów. Tyle. No tak średnio. Wojsko? Może sama skorzystaj. Nie bym powiedziała. Bo kobieta jest stworzona do innych, do lżejszych rzeczy niż właśnie do pójścia do wojska. Ale ty jesteś seksistką i ty jeszcze w stosunku do swojej płci. Nie no, ogólnie co? Nie może mieć prawa, żeby powiedzieć, jakie ma zdanie? No to jest jej zdanie do tego tematu i tyle. W sumie. Szczerze... Proszę odpowiedz, jak wygląda twoja modlitwa? To zależy od dnia. Zależy jakby za co dziękuję, zależy też za co przepraszam. Zależy też to od tego, o co proszę. Raz modlę się swoimi słowami, innym razem na przykład różaniec. Dwa TikToki, a na drugim co ma? Na przykład koronka. Zdarzają się to dosyć często. Tu jest ateistką. Pytanie. Albo właśnie jakieś nowenny. Ogólnie bardzo często robię tak, że po prostu mówię własnymi słowami to, co chcę Panu Bogu przekazać, bo dla mnie modlitwa z Panem Bogiem to jest taka totalna rozmowa, taka szczera rozmowa jak z najlepszym na świecie przyjacielem.
A do tego dołączam Gada takie jak modlitwy. gada jak ksiądz na religii, no nie mogę. W sensie, no dobra, no jak ktoś tak uważa, to ok, ale. Ale nice. Które każdy z nas po prostu zna na pamięć, albo to, co właśnie przed chwilką wymieniłam. Szczerze to za. No nie wiem, czy to jest rozmowa, monolog. Co myśli o nowej płycie Ariany Grande, której można powiedzieć motywem jest współżycie oraz o piosence 34 plus 35? Tytuł piosenki. W mediach największą ilością polubień, największą ilością pochlebców cieszą się te rzeczy, które mają najwięcej wspólnego z grzechem. Ariany słuchają ludzie w różnym wieku. Oczywiście trafia również ona do tych najmłodszych odbiorców. I takie przedstawianie złych rzeczy jako te dobre są kiepskie. Dany artysta zawsze jest jednak. Ale kto mówi, które rzeczy są złe, a które dobre? Ksiądz w dupę w kościele, czy ona? Kto mówi? Tak mimo wszystko odpowiedzialny za to, co nagrywa. I nawet jeśli tutaj nie stanie Ty? Przed sądem ludu, to kiedy stanie przed sądem Bożym? Ja jeszcze rozumiem, jak się podchodzi do czegoś takiego z takim większym. Ale jak ktoś nie wierzy w Boga, to jak stanie przed sądem Bożym? W sensie, jak ktoś to nie wierzy, to się nawet tym nie przejmuje. To co go to interesuje? O co tu chodzi? Dystansem i z takim żartem. Ale wiadomo jest to, że na niektórych odbiorców wręcz może to wpłynąć w ten negatywny sposób. I oni będą się wręcz czuć zachęceni do tego, żeby to robić. No bo przecież skoro gwiazda o tym śpiewa, że ona to popiera, to znaczy, że to jest super. Więc no. Ale co? W mediach największą. Współżycie? To jest. Czemu ma tego nie popierać? By cię nie było! Co? Co? Coś tu nie gra, widzowie. Coś tu nie gra. W sensie, no nie wiem, o co chodzi. Czy Kościół tego zabronił? Ostatnio jakoś? Bo nie słyszałem o tym. Ona ma 27, niedługo 28. Ona nie będzie śpiewać o tęczy i przyjaźni. Piosenki to są zwykłe słowa. Nikt nikogo nie zachęca do robienia tego, o czym śpiewa. Ty, mi się wydaje, że w piosenkach nie jest tak, że słuchasz tego i ci to jakoś motywuje. Tylko w piosenkach jakby. Wiesz, jak to jest z piosenkami, że czujesz się smutny, słuchasz piosenek smutnych, żeby jakby odnaleźć to, co sam u siebie masz w danym momencie w życiu. Wiesz, o co mi chodzi? Jakby szukasz tego samego, a nie motywacji, co Ariana Grande powie, to ty zrobisz. O, Ariana Grande powiedziała, że w Tesco się super zakupy robi w piosence najnowszej, zapije przed do Tesco po bułki. Co jest? Coś tu nie gra. Raczej tak nie jest. Moje ciśnienie w trakcie tego filmu to jest trend na TikToku. Tak już któryś raz piszę. Współżycie nie jest złe. Wielu artystów o tym śpiewa, a nawet, jest, nawet są wiersze o tym, które przerabia się w szkole średniej. Słuchaj! Co jest złego w współżyciu? Pewnie współżycie jest takie dobre, jak w Biblii było, że Abraham swoją córkę, wnuczkę i prawnuczkę walił w dupę. No wiadomo! Dobra, nie Abraham, tylko jakiś Noe czy inny w dupę chłop z Biblii. Nawet nie wiem, jak to było, bo nie pamiętam. Ale ktoś na pewno pamięta i wie, o co mi chodzi. No ale przecież zawsze można się wypowiadać, a poza tym to nie jest grzech śmiertelny. Co? Mówiąc, to tak nie możemy myśleć, bo w takim razie to by znaczyło, że możemy całe życie popełniać wszystkie grzechy. I te ciężkie, i te Ja pierdziolę, ta strona z donatami, to ja nie rozumiem, co o niej chodzi. I później pod sam koniec życia pójść do spowiedzi i nagle wszystko nam zostanie wybaczone. Tylko trzeba pamiętać, że karę za grzechy będziemy ponosić albo tutaj na ziemi, za życia ludzkiego, albo tam po śmierci, w czyśćcu, albo nie daj Boże, w piekle. Ty, ale dobra, jakby tak spojrzeć logicznie na czyściec, w sensie wyobraź sobie, że idziesz, grzeszyłeś pół życia, nie wiem, nie były takie ciężkie grzechy jakieś tam, jakieś takie średnie,
idziesz do czyśćca na 50 lat, powiedzmy, ok? To co tobie za różnica? Ty już nie żyjesz, nie istniejesz. Jesteś w jakimś czyśćcu, ty nawet nie czujesz, jak czas leci. A może tam czas leci dużo szybciej, a może wolniej, co za różnica? Jakby ciebie już tak nic nie interesuje. I tak nic nie masz do roboty, siedzisz sobie i leci czas, no nie wiem. Co to jest za kara? Ten czyściec, co to robi? Przecież ty nie śpieszysz się już nigdzie, ty już nie żyjesz. Co to jest za kara? Nie możemy myśleć i mówić... Nie rozumiem, o co w tym czyśćcu chodzi. Ja powiem. Co sądzisz o chłopakach, którzy się malują? Ubierają spódniczki, malują paznokcie. Tak. Wielu mężczyzn maluje się bardzo, bardzo ładnie. Wręcz ładniej niż ja, bo ja do tego po prostu ręki nie mam. Ale sądzę, że w XXI wieku brakuje mężczyzn, takich z krwi i kości. Sądzę też, że brakuje takiego obowiązkowego naboru do wojska. Nie no. Za dużo memów. Ona w te memy uwierzyła, co się wyświetlają. Wikipedia. Co? Czyściec to Szeol? Nie wiem, co to jest. Ty! Ale dobra, oglądajmy. Mężczyźni są zbyt kobiecy. Czyli nie podoba mi się takie coś, jak mężczyźni malują się, ubierają się jak kobiety, noszą jakieś sukienki. Totalnie jestem temu przeciwna. Mężczyzna ma być mężczyzną. Trochę ogólnie przykro, jak się tak na to patrzy, bo przez to widać, dokąd ten świat zmierza. Ja powiem tak. Wielu mężczyzn maluje się bardzo, bardzo... To tyle? Co? Też nie wiem. No nie wiem, o co z tym wojskiem chodziło, aż tak szczerze. Chyba za dużo tych memów się naoglądało, to jest tak. Mem jest taki. Największy problem Polski XXI wieku. Mężczyźni w rurkach. Proszę, niech dotrze to do jak największej ilości osób. Udostępnij na swoim Facebooku, aby wojsko poborowe wróciło do Polski. Trzeba się pozbyć rurkowców. Proszę, udostępnij to. Co się dzieje? Proszę, pomóż. Nie, widzowie, my nie oglądamy tego z muzyką, bo ogłuchnę. Bierzesz pod uwagę, że ktoś nie chce mieć dzieci? Ma do tego prawo, nawet będąc katolikiem. Ktoś jest katolikiem? Nie, jak jest... Z tego, co mi się kojarzy, jak jest katolikiem, to nie ma właśnie. Jak jesteś katolikiem, to musisz i luj. Chyba, że jesteś księdzem. Ale to wtedy możesz, nie musisz. Wiadomo. I mówi, że nie chce mieć dzieci i przy tym się zabezpiecza, to w sumie trochę przeczy temu, co wyznaje. I dodatkowo łamie przekazania. Bo jak już mówiłam kilkadziesiąt razy, antykoncepcja jest grzechem. Jeśli ktoś jest zdrowy i się zabezpiecza, bo mówi, że na przykład nie chce mieć dzieci, to jest też to takie egoistyczne podejście. Bo antykoncepcja to jest w sumie taki egoizm. Oczywiście myślenie o samym sobie, żeby po współżyciu nie było żadnych problemów, jak to ludzie mówią, w stylu właśnie dziecka. Mimo, że dziecko to nigdy nie jest problem. Dziecko to zawsze jest błogosławieństwo. Jeśli ktoś... No na pewno, bo byś widzów nie miała na TikToku. No ja pierdzielę. Nie mogę, przysięgam tego słuchać. Coś się dzieje, coś się dzieje. Jak chce mieć dzieci. Ile ona ma lat? 20? Czemu już nie ma szóstki? Co się dzieje? A oddawanie dzieci do okna życia i do sierocińca to nie jest grzech? Słuchaj, twoim celem w życiu... Kościół mówi jasno. Masz robić dzieci, żeby było w dużo,
A reszta to jest sprawa wolnej woli, bo Bóg dał wolną wolę. No co się stanie z tym dzieckiem, to już nikogo nie interesuje. Twoją misją jest go tylko zrobienie, kumasz? I najlepiej ochrzcić. Albo sprzedać na wolnym rynku, tak, za 25 tysięcy. Zawsze do przodu. Co? O ja pierdzie. Mieszkaliśmy ze sobą przed ślubem, gdy przyszedł do nas ksiądz, pogratulował nam decyzji, ponieważ ludzie muszą się poznać, aby później nie było rozwodów. No wiadomo, że ksiądz dużo wie o związkach. To jest właśnie przykład księdza, który idzie za ludźmi, ale nie za Bogiem. Zauważmy też, że to, co Co? pochwali ksiądz, nie oznacza, że pochwali to od razu To on Bóg. na księdza teraz poprawia, że źle po... Ja pierdziele. Ale oro na księdzu. Pan Jezus. Tutaj taki fajny cytat z czasopisma Miłość. Wspólne zamieszkanie bez ślubu jest kpiną z Pana Boga! To już nie sytuacja upadku. Podjęli współżycie, bo nie potrafili nad sobą zapanować. To decyzja wejścia w sytuację grzechu. Okej, dobra, dzięki. Bójcie się, że wspólne zamieszkanie przed ślubem to jest kpina z Pana Boga. No i to jest właśnie przykład księdza, który idzie za ludźmi, ale nie za Bogiem. Zauważmy te. Ona była pokazana w TVP jako wzór nastolatków, ma 21 lat i znaleziono jej zgłoszenie do programu Hotel Paradise, to powiedziała, że do Dubaju chciała pojechać. No bo to są typical ci tacy, wiesz, jakby, nie wiem czy tak jest z tymi wszystkimi ludźmi, ale to często tak jest, że wiesz, oni jak tam jeszcze nie wybili się do końca i uznali, dobra, w sumie tyle już nagrywam, nie łapię ten content, luj, spróbuję czegoś innego i potem takie brudy są. I jak potem już przychodzi, że załapie ten content, to ty się go trzymasz na siłę, jak ci ludzie wyciągają te brudy, coś tam jakoś debilnie to tłumaczysz. A luj, a bo wtedy tak było tam, luj, bo wtedy mój content się nie przyjmował, to se zmieniałam, teraz się przyjął Biblii gadanie, to nagrywam i luj. Jest coś, co według ciebie nie jest grzechem. Że według mnie coś nie jest grzechem, tylko właśnie według Pana Boga. Bo to On wymyślał przykazanie, a nie ja. Ale tak, jest wiele takich rzeczy, które nie są grzechem. Nie, że według mnie coś nie jest grzechem, tylko właśnie według Pana Boga. Bo to On wymyślał przykazanie, a nie. Poczekaj, dobra. Jak to wyglądało? Daj mi chwilę, czekaj. Jak to wyglądało w realnym świecie? Siedzi sobie Bóg, no, i mówi tak. Dobra, jest tam rok, nie wiem jaki, tam jak ludzie powstawali, mówi tak. Dobra, teraz powstali, jeszcze o tym nie wiedzą, ale za kilka tysięcy lat jakaś baba z Anglii napisze Harry'ego Pottera, także lepiej zawczasu już pisze do księgi grzechów. To potem im tylko pokażę, żeby już wiedzieli. Od razu, zawczasu, 5000 lat wcześniej, Harry Potter jest grzechem, żeby od razu wiedzieli tam. Ziarno zasiane! I za 5000 lat. O! Je, patrzcie! Patrzcie! Harry Potter! Tak! Mógł mi się wczoraj objawił! Powiedział, że jest grzech! On to przemyślał! O co chodzi? Przecież nawet granie w szachy to było grzech. Jak granie w szachy może być grzechem? Ja pierdzielę, to się wszystko za szybko zmienia. Ponad 100 tysięcy obserwujących, a tak mało polubień. Kupujesz obserwujących czy co? Ja to powiem tak. XXI wiek to jest era konsumpcjonizmu, typowego konsumpcjonizmu, i olewa się rzeczy, które są mądre, bo są uważane za trudne, a rzeczy proste i niemądre uważa się za super. Czyli jej rzeczy są mądre. Dobra. Czy Bóg kocha homoseksualistów? Owszem, masz całkowitą rację. Bóg kocha wszystkich, każdego człowieka bez wyjątku. Jedynie czego Bóg nie kocha, to grzechu. I trzeba pamiętać, że Bóg potępia grzech, a nie ludzi. Trzeba to rozróżniać. Owszem, masz całkowitą rację. Bóg kocha wszystkich, każdego człowieka bez wyjątku. Jedynie czego Bóg nie kocha, to grzechu. I trzeba pamiętać, że Bóg potępia grzech, a nie ludzi.
Ale to jest takie trochę oszukiwanie. W sensie takie nazywanie czegoś inaczej, żeby się nie dopieprzyli, ale ostatecznie jakby masz to samo na myśli w sumie. I nie zmieniasz zdania. Jakie pytanie jej zadają? Czy portale randkowe zbliżają do Boga? Zaraz będzie, czy Boga można wielbić tańcem? Zaskoczę cię, ale tak. Bo na portalach randkowych można znaleźć kogoś naprawdę mądrego i wierzącego. I ta osoba będzie nas zbliżyć do Pana Boga. Bo taka osoba będzie chciała nas jakby zbliżyć do Pana Boga. Będzie starała się nas trzymać od grzechu jak najdalej. I z nią będzie można budować związek w czystości. I z tego miejsca pragnę także pozdrowić swojego chłopaka, którego poznałam właśnie na zwykłym portalu randkowym. Bo szczerze nie spodziewałam się, że można spotkać aż tak kogoś cudownego. I... Ona nie ma parę filmików dalej, pozdrowienia dla mojego ex. Czysty związek. Trzymającego się tak blisko Pana Boga na serio zwykłym portalu randkowym. Ale ono przecież... Zauważyłam, że bardzo wiele osób jest tutaj wierzących. Coś te osoby by... mówią oczywiście o Panu. Mądry równa się wierzący? No jak? Bo to... Ona ma takie podejście, jak to było, wiesz, gdzie? W średniowieczu. Bo jak ktoś był wierzący, to w pewnym sensie był mądry, bo czytał Biblię i umiał czytać, czyli w średniowieczu był giga mądry. Rozumiesz? Co sądzę o Teamie X? Powiedziawszy tak, oni zaczynali, w skład wchodził Marcin, Stewart, Lexi, Kacper i Julka, to oglądałam to bardzo, ale to bardzo chętnie. Z całej tej paczki to nie grzech? Najbardziej lubiłam Lexi, ona była zawsze taka charyzmatyczna i tak moje serduszko skradła. Ja ją w ogóle jeszcze kojarzyłam zanim powstał Team X. Później wiadomo, rozpadło się i tak dalej, tak, no dosyć przykro to mimo wszystko było, bo liczyłam na to, że to będzie. Czemu w ogóle? Ty, ale to też jest śmieszne, zauważcie, tutaj ludzie piszą, że się zgadza z nią, jest 11k lajków, że poprzedni Team X był fajny, ale zauważcie jedno, wszyscy tak doceniają poprzedni Team X, a jak on był, to każdy go równo osrywał z każdej strony, rozumiecie to? I na każdego tam srał, i na całych wszystkich naraz, a teraz jak jest ten nowy, to każdy, ja pierdziele, Marcin Dubiel, wróć! Ty tak super tam z Bląskim siedzieliście w altance. Jezu, proszę, vlogi z altanki, proszę, wróćcie. O co chodzi? To i to jest gównem. Harry Potter musi, tam za mało, jeden tik, drugi, trzeci, 50 TikToków w Harry Potterze. Trzeba, trzeba. Harry Potter jest... długotrwałym trzeba! Projektem, Harry Potter! Ma na celu nienawidzę go! Zmienić kulturę. Hogwarts, szkoła magii, jak i jakieś różne czarodziejstwa są zamkniętym światem przemocy, jak i takiej grozy, przekleństw i uroków, czyli w skrócie obrzydliwości i opętania. Świat ludzi jest tam poniżany, a świat czarownic i magii jest tam wręcz gloryfikowany. Nie ma tam żadnego pozytywnego wymiaru. Nie ma tam żadnego pozytywnego wymiaru. A to, co jest nadnaturalne, jest tylko i wyłącznie demoniczne. Widz albo czytelnik Harry Pottera jest konsekwentnie pozbawiany umiejętności odróżniania zła od dobra. Dokonuje się oczywiście tego poprzez emocjonalną manipulację i dla nikogo to oczywiście Hello nie Kitty jest wtedy trzeba zauważalne. Zaorać, no tak. Harry Potter... Dobra, zamknij ryj, gadasz tak, być mugolem. Pokaż dalej. Ludzie powinni się bronić przed gigantycznym zaślepieniem i działaniem mediów. W Harry Potterze wszyscy są źli. Mnie jako katoliczka już same te tytuły przerażają. Czara ognia? Zakon Feniksa? Ja pragnę zauważyć, że Feniks to był demon. Ja pierdzielę, un mot Feniks. Feniks to był demon? Cygnia śmierci? Gdzie tu jest coś dobrego? Śmierć jest czymś dobrym? Książę półkrwi? Przekle... Ale o czym ona mówi? Co z śmierć jest czymś dobrym czy złym? A zrzucenie jakiegoś pieprzonego deszczu ognia na miasta, bo tam jest jakiś grzech, to jest dobre? Przecież tam też jest śmierć.
A wypieprzenie ludzi z jakiegoś Edenu też jest dobre? Żeby umarli? No co jest dobrego w tym? Dupa. Śmierć jest najlepsza. No, tak. W Harry Potterze. Nie, Just Luther, olewam ją. Klęte dziecko. Nawet w tytułach nie ma nic, ani to nic dobrego. Wiara w kochającego Boga jest totalnie wypierana przez natłok magicznych obrazów właśnie zawartych i w tych książkach, i w filmach. Stanowi to wręcz atak na wolność religijną. W ogóle ze względu na sumienie powinniśmy odmawiać udziału właśnie w tego typu oglądaniu filmów, jak i jakichś imprezach masowych, bo są też takie właśnie względem magii. Ja tam totalnie nie widzę nic dobrego. Ludzie powinni się bronić przed gigantycznym zaślepieniem i działaniem mediów. W Harrym Potterze wszyscy są źli. Mnie jako katoliczka już same to... W Harrym Potterze wszyscy są źli? Czemu ludzie, którzy nawet tego nie znają, wypowiadają się na ten temat? No nie wiem. Tytuły przerażają. Feniks, demonia, Czara co robisz? Ognia, zakon Feniksa. Nie widzę totalnie nic dobrego w Harrym Potterze. Śmierć, magia, jakieś opętania, zaklęcia, żywe trupy. Sam nawet Voldemort jest obrazem samego zła. Czyli takim obrazem samego diabła. No ale... On zostaje pokonany. To źle? Wiele nawet przypadków, gdzie dzieci zostały wręcz opętane przez tego tak. typu filmy i książki. W naszej duszy, co właśnie za stało? Pośrednictwem takich filmów albo książek, dzieją się nie, czasami wręcz nieodwracalne skutki, takie wręcz konsekwencje, oczywiście złe konsekwencje. Filmy totalnie nas nie zbliżają do Pana Boga, Gredek był zły? Odwracają i zbliżają wręcz Zara do tego złego. Wypierz. Osobiście tego nie oglądam i unikam i trzymam się z daleka w ogóle od jakichś filmów i książek z jakimiś motywami magii. Chcę zobaczyć jeszcze dwie inne Aha. części, które nagrałam do właśnie do tego tematu. Nie widzę totalnie nic do... Nie wiem, naprawdę. Co jest złego w pieprzonym Harrym Potterze? A co było złego, jak Kościół zakazał książkę Mikołaja Kopernika o tym, jak wygląda świat? Powiesz mi? To pewnie Harry Potter też się długo będzie już nie grzechem. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi z tym światem. Skąd ona wie, co jest w Harrym Potterze, jak nie oglądała? No, z mszy się dowiedziała fabuły. Wystarczająco dużo. Ja jestem katolikiem, dla mnie Harry Potter jest git. Ja czasem czytam Wiedźmina, gdzie jest magia. Ty, ciekawe czy Wiedźmin jest dobry w sumie. Bo w Wiedźminie nie jest tak jasno zarysowane dobro i zło jak w Harry Potterze. Może Wiedźmin był... Wiedźmin to wydaje... Jo, to jest czarna księga. Tak mi się wydaje. Wiedźmin, czarna księga. Nie możesz, dotkniesz i się rękę spali. Jezusie, no Wiedźmin to jest jednak, wiesz... Czekaj, co? CD Projekt Kościół postawił? Andrzej Sapkowski przekazał księdzu Mercedesa? Wiedźmin to jest czysta księga. Miłości i nadziei. Nie rozumiem, w czym jest gorszy facet niewierzący od wierzącego. Każdy ma prawo do szczęścia i miłości. Nie wiem, Foxy, o co tu chodzi. Mężczyzna nie jest niczym gorszy. Po prostu ja bym się z kimś takim nie umówiła, dlatego że ja wiem, że ateista by mnie... totalnie nie zrozumiał mnie, jak i moich potrzeb właśnie takiej bliskości z Panem Bogiem i budowa... Ja na przykład rozumiem te rzeczy, tylko nie chcę, żeby też narzucała innym. Bo co? Ja akceptuję to, że ona lubi się pomodlić, nienawidzi Harry'ego Pottera. Nie jest to dla mnie logiczne, ale no co? Taki jej wybór. I tyle. Tylko po co narzucać to drugiej stronie? Że wiesz, jakby wydaje mi się, że częściej katolicy zarzucają ateistom to, że to jest zły wybór niż ateiści. Ateiści to prędzej chyba mają to w dupie. Ona jest trolem?
No nie wiem. Słuchaj, ja powiedziałem na filmiku, znaczy na streamie, ale potem to wstawiłem na YouTube, że ta co się goli to jest troll i mnie ludzie zwyzywali, że powiedziałem, że to troll. Ja już na nikogo nie mogę powiedzieć, że jest trollem, bo się czepiają. No, miałem to Taki obejrzeć. mężczyzna nie jest niczym gorszy. Po prostu ja bym nic kimś takim nie Antymaszynkowcy. mówiła, No za dlatego to się że nie wiem, że czepiali, jest to we bo mnie to chyba prawda. totalnie niezrozumiałe. Mnie, jak i moich potrzeb właśnie takiej bliskości z Panem Bogiem i budowania związku na Panu Bogu. Byłam z kimś takim w związku i się czułam bardzo, ale to bardzo źle, bo ciągle się martwiłam o tego kogoś. Wizja przyszłości nie wyglądała dobrze. Sama różnica w ogóle Ej, jaka pochodzenia i wizja? wychowywania dzieci by mnie Magia? też przeraziła. To, że ja bym starała się trzymać nas blisko Pana Boga, a ta druga osoba by nas starała się od tego Pana Boga odsunąć, by mnie po prostu przeraziła. Osoba prawdziwie wierząca nie da rady po prostu wytrzymać z kimś takim, bo poglądy to jest totalna różnica. Taki mężczyzna nie jest niczym gorszy. No, może tak być. Ja jak. Fajnie wybierasz sobie partnera na podstawie wiary, a jak ktoś nie wierzy, to od razu go odrzucasz. Super podejście. Dobrze, że jesteś tolerancyjna. Chłop, ty się zakochał w TikTokercy i mówi tak. Ja pierdziele! Pieprzone, musi wierzyć! Nie mogę! Aż z tych nerwów jej napiszę komentarz! Słuchaj, szmato! Ten Bóg, przez niego nie jesteśmy razem! Ja pierdzielę, jaki zdesperowany ten chłop. I jeszcze te emotki. Super, na drogę. Nie mogę. No to są tacy zdesperowani ludzie w tych komentarzach. Katoliczka, chyba logiczne, że cały czas tutaj mówię właśnie o kwestii wiary. I ja nikogo nie dyskryminuję pod względami jakby kolegowania się i tak dalej, ale pod względami jakby wiary u partnera swojego, z którym mam spędzić całe życie, mam już jakby takie predyspozycje, że jednak chciałabym, żeby ta osoba była wierząca, bo wtedy wiem, że ta osoba wraz ze mną będzie dążyć do zbawienia, jak i właśnie tutaj mowa o niebie i o Panu Bogu. Ta osoba będzie chciała się. Czy Szrek jest grzechem? Napisz na koniec, zapiszę w najnowszym TikToku, się zapytam, może odpowie. O, dam wam linki i polajkujecie to, bo ja mam konto na TikToku. Ja niedługo TikTokerem zostanę. Znaczy nie wiem, czy wy macie w sumie. Ale jak się wybije wasze pytanie i będzie w odcinku następnym, widzowie, ja pierdzielę, osiągnięcie. Dobra, teraz napiszę, o, potem zobaczymy. Czy Szrek jest grzechem? Dobra, macie link, widzowie. Ja nawet sobie sam serce. Sam sobie serce dam. Żeby większa szansa było, że będzie w odcinku. Nie no, ale tamta. Najka. W sensie, no nie wiem, niektóre rzeczy są dziwne po prostu, jak z tym Harrym Potterem albo coś. Ale tak, to, no to nie ma co się za bardzo też czepiać jakoś jej. No bo co, no ma takie podejście do życia. I tyle. Co się tu ma zmienić? Se wierzy w takie rzeczy i to jej sprawa, nie? Lubi. Uznaje, że to jest dobra. Czemu nie? No nie wiem, bo tak ogólnie patrząc na nią, to chyba nie było jakichś toksycznych tekstów. Może poza tym z powrotem służbą wojskową. No to jest trochę debilne według mnie. Może nie trochę, to jest debilne. Ale poza tym, no to nie ma tu żadnych jakichś takich toksycznych rzeczy. Po prostu se mówi swoje przekonania. I tyle, nie? Że chyba tu nie ma nic takiego, co by trzeba było jakoś cisnąć. Więc jeżeli ją ludzie serio jakoś cisną w necie, no to bez sensu chyba. No bo to jest jej sprawa, że se takie ma poglądy i tyle. Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kusaria!